Karierę zaczynał w motorze, później Gwardia Warszawa, Śląsk Wrocław i widzę Łódź, Werona, Kosmos, Nowy Jork i... Cremonezę. Cremonezę. Trzykrotny mistrz Polski. 21 meczów w finałach Mistrzostw Świata. Że Władysław Żmuda, wyjątkowy człowiek, nie? Człowiek Lubina. Został piłkarzem stulecia województwa lubelskiego. Wszedł do złotej jedenastki w Polsce, jedenastki stulecia. Cieszę się z zaproszenia. Przyjechaliśmy też z okazji finału Pucharu Polski, bo dzisiaj jest finał Pucharu Polski, a jestem z Lubina, nigdy nie byłem na stadionie. Także mam dzisiaj pierwszy raz okazję być na stadionie. Ja zawsze piłkę nożną traktuję pod tym względem, że to trzeba mieć pasję, to trzeba kochać. To jest najważniejsze, bo nasze pokolenie było, że mieliśmy pasję przede wszystkim. Życzę Wam sukcesu, dużo zdrowia.